Kiedy mówimy, że te poparzenia mogą powstać? Wtedy, kiedy jest bardzo długi czas ekspozycji na słońce, skóra jest nieochroniona kremem przeciwsłonecznym i kiedy nie stosujemy opalania się w tylko wybranych, tych najlepszych porach dnia. Najgorszym okresem do opalania się jest okres między godziną 10 a 16. Odzież ochronna powinna chronić przed działaniem słońca całą skórę wystawioną na działanie promieniowania ultrasłonecznego. Takie osoby z jasnym fototypem powinny nosić nakrycia głowy i okulary z filtrem przeciwsłonecznym. Co to są kremy z filtrem? Są to kremy, które chronią przed działaniem promieniowania ultrafioletowego typu A, typu B. Niektóre jeszcze chronią przed promieniowaniem podczerwonym. Są to kremy, które pozwalają wystawiać skórę, ale też w rozsądnym zakresie ekspozycji na słońce i nie ulegać poparzeniom słonecznym. Ale należy te kremy aplikować na całą skórę, ale również i dosmarowywać się, ponieważ czas działania przeciętny takiego kremu to 3 godziny i nie zezwala stosowanie tych kremów na czas wielogodzinnej ekspozycji na słońce. Pamiętajmy o tym, że poza jasnym fototypem inne występują czynniki, które powodują, że jest większe ryzyko zachorowania na raka. Na przykład stosowanie naświetlań w solarium, stosowanie leków immunosupresyjnych czy skłonność genetyczna. O wszystkie te czynniki powinien pacjent zadbać i zgłosić lekarzowi w rozmowie z dermatologiem, ale również i w zgłaszaniu się na coroczne kontrolne dermatoskopie skóry. Zachęcamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie do udziału w kampanii Twoja skóra, Twoje życie, żebyście Państwo zadbali o zdrowie swojej skóry, a również o swoje życie. Na stronie internetowej Twoja skóra, Twoje życie.pl, na mediach społecznościowych, a więc kanał YouTube i Facebook, znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące tej kampanii.